serdecznie dziękujemy za ten piękny, niesamowity wykład. Przypominam sobie program Warto Rozmawiać, w którym amerykański polityk, profesor mówił, że obecny neoliberalizm jest gorszy niż radzieckie czołgi. Tak. Kilku miałem takich. Przyjeżdżałem do Polski, do Lecesca. Tam było bardziej widać, a tutaj jest po prostu ukryty wielki, wielki postęp. Jest z nami eurodeputowany Bogdan Żońca. Bardzo serdecznie byśmy go powitali. Myślę, że powie do nas kilka słów. Tak, dziękuję bardzo. Trochę rozpadza się spóźniłem, ale moje przyjazd był późniejszy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Takich spotkań nam potrzeba, ja właśnie wracam stamtąd z Brukseli. Powiem tak, że po tych 3 miesiącach, że nie jest tak źle. Nie jest tak źle, że tam można. Tam można, tylko trzeba chcieć. W parlamencie, może ktoś Państwu to mówił, w parlamencie europejskim, w każdą środę o około 9 jest czas święta. Tylko trzeba pójść. Trzeba pójść, tak? No jeśli ktoś nie pójdzie, no to trudno. Oczywiście nie zawsze można, bo praca zaczynamy czasem o 8, ale można. Już udało nam się zorganizować z organizacjami europejskimi, które popierają taki program Za życiem, za rodziną, naturalną rodziną. I wszystkie organizacje mogły wejść do parlamentu w wielkiej sali. Były organizacje z Niemczech, i z Wielkiej Brytanii, i z Polski, tak zwane FAFCE, czyli Katolickie Stowarzyszenie Organizacji Za życiem, krótko mówiąc. I mogą wejść, mogą rozmyślać transparenty, mogą rozmawiać, mogą zapraszać. W tej chwili pracujemy nad takim rozwiązaniem, być może uda nam się to zrobić na wiosnę, zrobić jakiś duży kongres Europa Christi. Zobaczymy. Myślałem, że to osa. Usiadłam, mówię, to Więc można, tylko trzeba chcieć. Proszę Państwa, w tej chwili jesteśmy w Unii Europejskiej na takim etapie rozmowy o tym, co będzie w nowych ramach finansowych. Wiadomo, że Unia Europejska uchwala budżet na 7 lat. Teraz ten i ostatni, 20 rok, będzie ostatni rok tej perspektywy 2013-2020. Następna perspektywa to będzie 2021-2027. Ja właśnie zostałem oddelegowany do pracy przy budżecie i końcówka roku jest dla mnie bardzo trudna i pracowita, bo mam bardzo dużo spotkań w tej chwili jako członek Komisji do Spraw Budżetu. I widzę jedną rzecz, że dowiaduję się, oczywiście nie wiem jeszcze wszystkiego, nie umiem jeszcze wszystkiego, ale staram się być na wszystkich spotkaniach. I dowiaduję się, że, proszę Państwa, że Unia Europejska w pewnym narożniku. Nie wiadomo, jak ma wyjść z tych problemów, które ma. Prawda? No wczoraj wystąpiła w parlamencie pani eurodeputowana z Węgier i mówi wprost, no, jak to się dzieje, jakie wy macie standardy, bo przewidujemy w tej chwili kandydatów do Komisji Europejskiej. To słynne spotkanie z Jędrzejem Wojciechowskim, teraz bardzo lepiej. Wrócony Węgier. Tak, wrócony Węgier, wrócony Francuz, wrócony. Więc oni nie bardzo wiedzą, w którym kierunku mają pójść. Tak, już mówią takim językiem polskim, bezpieczna Europa. To, co my zaczęliśmy mówić 4 lata temu, 5 lat temu. Tak, dajmy więcej pieniędzy na bezpieczną Europę. Sam zgłaszałem poprawki na stosowanie kontekstu Europolu, żeby ta Europa ubezpieczna. Ale z drugiej strony mówią, skąd wziąć pieniądze? Jest problem poważny z Brexitem, tak? W tej chwili będzie Brexit, czy nie będzie? Jeśli będzie Brexit, to 11 miliardów złotych euro co roku, no, trzeba by skądś wziąć. A tu nowe idee. Nowe idee. Taką główną nową ideą jest w Parlamencie Europejskim jest szukanie własnych dochodów. Bo dzisiaj jest tak, że każde państwo płaci do Unii Europejskiej 1,23 dochodu narodowego brutto, to jest ta spadka, to jest ten budżet Unii Europejskiej. Natomiast w tej chwili już zaczynają zastanawiać się nad tym, czy by nie stworzyć specjalnych nowych podatków, na przykład podatek od firmy cyfryzacyjnej, na przykład podatek od dwutlenku węgla, na przykład podatek od emisji dwutlenku węgla, podatek od nieprzetworzonego plastiku. To są pomysły, ale jak zaczynamy dyskutować z Komisją Europejską, to nie było, no, to chyba nie przejdzie, to nie przejdzie, to nie przejdzie, to nie przejdzie. Więc my obserwujemy to wszystko, z czym Unia się zmaga i to właśnie zaczęło o tej Węgierce powiedzieć, mówić. Ona mówi, jakie to są standardy? Prawda? Były sankcje dla Włoch za to, że mają 120% przekroczyli, prawda, deficytu budżetowego, tak?
i mówi, nałożone zostały sankcje. Ani jedna sankcja nie została zrealizowana. Ale jak nałożyli sankcje na Węgry za to, za, z tego artykułu 7, prawda, o praworządności, to cały czas te biedne Węgry są szarpane przez Timmermansa i jego kolesiów z lewicy, czy tych liberałów, i cały czas o tych Węgrzech się mówi. O Polsce mówi się trochę mniej, ale no niestety to jest bardzo przykre. Przez to Janusz Wojciechowski trochę ucierpiał, bo jak był przysługiwany, no to pierwszy, który zaatakował Janusza Wojciechowskiego, naszego kandydata na komisarza europejskiego, był pan Kalinowski z PSL-u, który siedział w pierwszym rzędzie i zamiast mówić o rolnictwie i pytać Wojciechowskiego, czy będą równe dopłaty, czy będzie walczył o gospodarstwa rolne, to pierwsze zaczął od praworządności. Ja byłem na tej sali, słyszałem to wszystko. To wszystko jest nagrane, może sobie to stworzyć. Więc to jest dziwne, że pani Adamowicz, no, wdowa po prezydencie, kończy zawsze swoje wystąpienie tym, że nie ma praworządności w Polsce, tak? A wszyscy inni oczywiście powtarzają, no zobaczcie, co się w tej Polsce dzieje, prawda, na 11 listopada, to nie manifestują niepodległości, czyli to chrzyści chodzą po Polsce, prawda, z tymi wszystkimi transparentami. Jest bardzo wykrzywiony obraz Unii Europejskiej, ale mówię, jestem optymistą, dlatego że no, trzeba chcieć, trzeba próbować, trzeba walczyć, trzeba być przede wszystkim tam i nie można się obijać, powiem tak wprost. Jestem przekonany, że ta polska ekipa wywalczy swoje, bo zauważają w kuluarach, co prawda, ale mówię, no tak, to u was w Polsce to jest bezpiecznie, u was w Polsce to macie jeszcze porządne matki, porządnych dziadków, szanujecie babcie, u was macie dobre przedszkola, i to w kuluarach mówią, ale jakąkolwiek ustawę przyjmiemy, jakiekolwiek rozwiązanie, jakąkolwiek rewolucję, to pierwsza rzecz, która jest analizowana, wszyscy czytają, jest taka cisza na sali, że tam jest napisane, żeby była równość płci. I to jest absolutnie, czy to jest energetyka, czy transport, czy po prostu cokolwiek, żeby była równość płci. Jak nie jest napisane, to resztę może nie być. Tylko żeby było wpisane, że jest równość płci. No my oczywiście pokazujemy różne, tak powiem, te śmieszności, tak? Ale musimy być też ostrożni, no mówimy, z kim tańczymy. Parlament jest bardzo zlewicowany. Bardzo zlewicowany, bardzo liberalny, bardzo antychrześcijański, bardzo antykatolicki, ale można i trzeba i nie poddajemy się. Proszę Państwa, pewnie będzie się inna pokazać, żeby o tym wszystkim, co się w parlamencie dzieje, mówić, natomiast jednym zdaniem, jakby zakończę tą swoją wypowiedź, że 13 października to jest naprawdę przełomowy moment dla nas wszystkich. Niestety, mamy już takie badania, że nasi wyborcy uznali, że PiS już te wybory wygrał. I to jest tragedia. I to jest tragedia. Ludzie już mówią tak, 13 to planujemy urlop, wjeżdżamy tam gdzieś, piękna jesień, nie pójdziemy do wyborów, bo i tak, i tak, i tak, i zwykle. Bardzo poważny błąd. Bardzo poważny błąd. Musimy odwrócić sytuację, że jeszcze nie wygraliśmy, że musimy zdobyć większość, bo w Nidę pójdzie to, co przez 4 lata zrobiono. Musimy przekonać wszystkich, zwiększyć frekwencję, żeby koledzy parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości mieli tę większość. I to jest znaczy zadanie. Ja bardzo się cieszę. Powiedzmy o tej kordonowej koalicji antypisu, no bo to jest realne. Co z tego, że wygramy 37%? Tak, to właśnie chciałem też powiedzieć, że musimy mieć ponad 40%, musimy mieć ponad 231 mandatów. To nie jest prosta sprawa. Jeśli, no, podam na przykładzie waszego okręgu, 23, jeśli Konfederacja zdobędzie 5%, to będzie PiS miał mniej posłów niż ma w tej chwili. Nie ma co rozdrabniać głosów. Jesteśmy w pewnym błędzie, że no, Konfederacja przyjdzie i zbawi, tak? Ja się sam pospierałem teraz z panem Braunem, którego szanuję i uważam, że wykonał wielką, dobrą nieraz pracę jako filmowy, jako artysta, ale w wielu kwestiach się nie można zgodzić, bo w tym momencie dzielimy nasz elektorat i powodujemy, że będzie Prawo i Sprawiedliwość musiało szukać koalicjanta. My się tych wyborów jeszcze nie wygramy. Proszę Państwa, jest Senat. Jest ogromny problem z Senatem. Możemy Senat przegrać. W wielkich miastach na pewno przegramy te wybory do Senatu. Cała nadzieja właśnie w tych mniejszych środowiskach, dlatego że no, idą kandydaci, którzy się po prostu porozumieli. Czyli cała opozycja się porozumiała i wystawia jednego kandydata, prawda, wystawia tak na Robika innych, ale po to tylko, żeby pokazać, że tak, no tu jest z Platformy, tam z PZL-u i tak dalej, ale tak naprawdę jest cicha zmowa, żeby przejąć Senat.
Senat może zablokować proces ustawodawczy. Bardzo ważne, może zablokować proces ustawodawczy. Także, drodzy Państwo, do 13 zagryzamy ciągi zęby i gryziemy trawę i przepraszam za słownictwo, ale musimy uruchomić wszelkie pokłady uczciwych ludzi. Bo też zauważamy, że bardzo ciężko jest namówić uczciwych ludzi do kandydowania gdziekolwiek. Mówię, nie, to ta polityka jest B i tak dalej. Ja próbowałem nieraz porządnych ludzi namówić startuj, nie muszę ja, może ty jesteś lepszy, znasz się lepiej. Nie, polityka nie dla mnie. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, w każdym kraju jest polityka. To jest tylko specjalny przekaz mówić, o, tak, tam niech, to jest bagno, prawda, tam lepiej nie będę kandydował, niech tam sobie idą, ale to jest po to, żeby zniechęcać porządnych ludzi w ogóle do polityki, do głosowania. Mamy ogromne osiągnięcia. Proszę Państwa, wczoraj na przesłuchaniu komisarza do spraw, jak zapytałem tego komisarza, Johannesa Hahna z Austrii, który będzie ministrem finansów może być w przyszłości, a wcześniej przesłuchiwaliśmy kandydaty do polityki regionalnej, to jest bardzo ważne dla samorządowców w szczególności. Jakie będą te pieniądze, jaka będzie ta polityka regionalna, czy ona się udaje, czy nie, i ona powiedziała, no, bo jak jedna z naszych koleżanek zadawała pytanie, to ona, Polka, pani poseł Możdżanowska z PiS-u, to ona powiedziała, ale wy się świetnie rozwijacie. I to mówi kandydat na komisarza z Portugalii, mówi tak, my jesteśmy pełni podziwu dla Polski. Czyli na tych pokładach niższych wiadomo, że Polska się dobrze rozwija, że mamy świetną gospodarkę, coraz lepszą gospodarkę. Wiadomo, że mamy znakomitą politykę społeczną. I oni to mówią, no ale w przekazie ogólnym, w głównych mediach jest, że jesteśmy krajem niepraworządnym, że jesteśmy krajem, który, prawda, nie ma wolności, że nie można manifestować i tak dalej, i tak dalej. I ten paragraf, i to też pana Wojciechowskiego też zapytano, właśnie zaczął Kalinowski, a później pytał o to człowiek, który jako jeden, jedyny przyszedł z ochrony środowiska, z komisji, bo pan Janusz Kalinowski mówi, że oczywiście rolnictwo jest istotne, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Rolnictwo jest bardzo istotne, jeśli chodzi o, prawda, produkcję żywności i tak dalej. Te kwestie środowiskowe to naprawdę tutaj w dużym powiązaniu. To on zapytał go też o praworządność. Więc to jest właśnie ich, na razie ich metoda, żeby pokazywać Polskę jako kraj, no, w którym nie ma wolności, nie ma demokracji. Oczywiście nieprawda, niestety nasi koledzy z Platformy i z SLD to robią. Robią to nagminnie, są promowani, są po prostu pokazywani w mediach, udostępnia się im wszystkie możliwe kanały komunikacyjne. No ale mimo wszystko, powiedziałem, nie jestem optymistą. Uważam, że jeśli będziemy mieć takich kandydatów jak Kasiu, to też za namową Kasia, bo takich planów nie miałem. Więc chciałbym po prostu poprosić Państwa, żeby po prostu Kazimierza poprzeć. Mówię to wprost, bo wiem, jak ważną rolę na każdym etapie odgrywa poseł. Każdy był taki jak ja. Myśmy nie funkcjonowali w jakichś wielkich mediach. Myśmy naprawdę ciężko pracowali. Ja mogę też tak powiedzieć, że jest lżej w tym Parlamencie Europejskim niż w Polskim. Było nieraz tak, że było 5-6 komisji w Polskim. W Parlamencie Europejskim jest tak, że jak zaplanują cały tydzień, to się już nic nie zmieni. Po prostu zaczynają i tam szerują dokument 5 minut, oglądają tam wszystko. Dwa razy na lat sobie urzędnicy idą, muszą sobie przyjść, muszą sobie odpocząć, więc nie mogą zmęczyć. No my jesteśmy od nich uzależnieni od tego całego sztafu, od tych urzędów, ale robimy swoje, przedkładamy bardzo dobre, moim zdaniem, propozycje. Pani minister Fotyga, pani poseł Fotyga przeforsowała rezolucję, proszę Państwa, w całym parlamencie w Strasburgu głosowaliśmy, że 25 maja będzie dzień poświęcony panu Pileckiemu, dzień Pileckiego, i będzie to dzień upamiętniający ofiary totalitaryzmu, tak? No ale, że Państwo wstawali komuniści, bo jest grupa komunistów w Parlamencie Europejskim, oni mówili, Putin jest znakomity człowiek, co myślicie od Putina, co myślicie od Rosji, to bardzo normalny kraj, prawda? Francuzi z tej grupy pod Le Pen będą zaszokowani. Francuska wstała i mówi, Putin jest mężem stanu dla nas, a wiadomo dlaczego on to robi, prawda? Bo dał kredyt tym Lepenowcom poprzez bank praski, oni dostali kilkadziesiąt miliardów pożyczki od Putina, więc teraz są w Parlamencie Europejskim i chwalą Rosję. I chwalą dosłownie Rosję. To jest coś nieprawdopodobnego. Trzeba wiedzieć zatem, kto co mówi, kto skąd jest. No i właśnie to, o czym tutaj pan Jacek pięknie mówił. No, trzeba wrócić do tych korzeni i pamiętać, że ta nasza tożsamość, polska tożsamość, narodowość,
to tradycyjne wychowanie, naturalna rodzina, to jest gwarancja sukcesu. I to trzeba powiedzieć młodzieży, dzieciom. Nie to, że wszystko można wygrać na jakichś tam loteriach, wszędzie można pojechać, zabawić się wyłącznie światem, sobą, ciałem i tak dalej. To wszystko jest, to są mrzonki, to wszystko jest marność nad marnościami, mówiąc w biblijnie, ale na pewno trzeba też mówić, że jesteśmy ważnym państwem, my to już wiemy. Jak oni nas chwalą w wielu aspektach gospodarki, to my wiemy, że oni wiedzą, że te wybory, które będą, jeśli wyraźnie wygramy, zniknie problem praworządności. Zniknie. Oni się tego bardzo boją, żeby PiS wyraźnie nie wygrał tych wyborów w Polsce. Bo odbierzemy im argument ten, że jakaś tam, że jakiś brak demokracji. Jeśli ludzie głosują za Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy, że ta partia ma dobry program, opiera się na dobrych wartościach. Wartościach, które nie są nie przeciwiają się niczemu, nikomu, tylko są za jakieś. Są to wartości oczywiście i chrześcijańskie, i dobre postawy gospodarcze, i to wszystko, co się wiąże z silnym krajem, silnym państwem. Ta narracja, która jest w tej chwili w Unii, jest groźna, ale my musimy jedną z tych tam, właśnie to będzie ten 13 października, musimy tę tamę postawić, pokazać im, że Polacy wybierają w wolnym kraju, Polacy głosują w wolny sposób, mają swoich kandydatów, mają swój rząd i chcą być dużym partnerem. No i mamy już teraz chwilą informację, jak już Państwo wiecie, prezydent Trump znosi wizę do Polski, tak? To jest taki objaw pewnej gry przedwyborczej, bo tu mamy ogromnego sojusznika w Stanach Zjednoczonych i tego Unia też się bardzo, bardzo obawia. Proszę Państwa, zapraszam, proszę bardzo o pójście do wyborów, opracowanie do końca, o zachęcenie innych do pójścia do wyborów. Nie wygraliśmy jeszcze tych wyborów, mamy bardzo dobre sondaże, ale to są tylko sondaże, Musimy mieć dobrą reprezentację w Sejmie, wtedy będziemy bardzo silni w Europie, silniejsi w Unii Europejskiej i w organizacjach międzynarodowych. Dziękuję bardzo.